powiedziała kobieta. Proszę Państwa, jak wiadomo, w czasie uroczystości, tej uroczystości tutaj w Teatrze Stanisławowskim, zwykle nie było występów artystycznych. Ale teraz to zmienimy. W tym roku to zmienimy. Takie było życzenie organizatorów. A ja pomyślałam, że skoro rozpoczęliśmy to spotkanie, ten wieczór od wspomnienia naszego wspaniałego poety Czesława Miłosza, to może warto w tym momencie przypomnieć także taką jego dyrektywę, o której mówił, zwłaszcza w ostatnim okresie, bardzo często, w poszukiwaniu formy bardziej pojemnej. I to właśnie w poszukiwaniu tej formy bardziej pojemnej, obserwując, jak zmieniają się kultury, jak zmieniają się style literackie, jak mieszają się te style. Chcemy zaprosić teraz Państwa do wysłuchania występu Wujek, Samo, Zło i DJ Maku. Poszukiwacze formy głębszej. O, witam. Na pewno niektórzy z Państwa spodziewali się tutaj Sojki, może jakieś Anity Lipnickiej albo kogoś, ale my tu mamy coś innego, rapowego. Jak wiadomo, takie czasy. Papież pobłogosławił nam, to teraz jeszcze na salony trzeba nam się tutaj wedrzeć. Myślę, że poszukiwacze formy przyjemnej zdecydują się na to, żeby wziąć książkę do ręki, bo niestety tak dużo młodzieży nie czyta książek. A dlaczego? Może są za drogie, a może za małymi literkami tam piszą. A może oni w ogóle nic o tych książkach nie wiedzą i nie słyszą. Mam tu napisany tekst od wielkiego literata. To jest mój wujek, ogólnie mój tata. Ale porzucił mnie tak jak literatura, która traci kontakt. Niestety Wojtek ma kontakt i Daniel też. Poznałem z nim na backstage'u się. Chyba wiesz, co to jest backstage, tak? I dobra, od tylu lat tata kupił chłopakowi petardy niewybuchowe. Chłopak wyszedł na podwórko i zachodził w głowę. Jako mógł zawieść jego tata? Sam kolega brata przez firanki obserwował rzeczywistość. Tartak się pali, komuś został w głowie popiół, ktoś zgubił spokój, a dawał ludziom pracę. Przecież miał telewizor, oglądał go i mówił: płacę podatki, abonament, mogę robić zamęt. Czytajcie książki, bo padniecie na amen, na pysk. Niech się odradza, jeden wielki literat odszedł. To smutne dla mnie jest, ale są nowi, młodzi. Nowe pokolenie literackie nadchodzi. Czy oni będą rapować te powieści? Najlepsze powieści pisze życie. To nie jest moje odkrycie, tak? Poszukuję głębszej formy. Chcę łamać normy. Nie mam krawatu, ale słyszałem, że Aleksander nie przyjdzie. Może parę więcej minut tutaj wyjdzie. W tej relacji atrakcji jest niemało. Pani prezesowa tej fundacji ma wspaniałe ciało. A jeżeli jesteś, obszerne głowy, chyba chcesz poznać to, co dzieje się wokół nas. Jeśli myślicie, że tracicie czas, to nie. To jest to miejsce, to jest ta sala. Tutaj od miasta z giełku z dala przychodzą ludzie, żeby posłuchać, co się dzieje tam. Wujek Samo, Zło się do was śmieje. Jak literatura, która jest wielką miską. Mis? Łyżką. Jego role i hanysy jedzą z jednej książki słowa. Niech im od tego spuchnie głowa. I dla szanownego siwego czoła pokłony od Wujka Samo, Zło, hola hola. I dla starszych literatów, i dla wszystkich ze Śląska moich bratów. Braci, no dobra, raper nie musi być gramatyczny w 100%, tak? A przepraszam, szanownych literatów, a czy jak piszecie swoje książki, to robicie błędy ortograficzne? Nie, już chyba nie. Pani wyda. Dobra, dziękuję wam, że wysłuchaliście mnie. Wiecie, jak to jest. Prezydent nie przyjdzie, ale trzeba kończyć. Żegnam was i chciałem wam powiedzieć, że ogólnie faworyt mój to był Gnój. Ale przeczytałem ten Tartak i to jest tak jakaś druga opinia mi się utarła. Chociaż tą grubą to przeczytam jeszcze, a najszybciej to przeczytałem pani wiersze. Dziękuję i żegnam wszystkich tutaj na sali. Hałas na jurorów! Brawka na jurorów! Nie dla mnie, na jurorów! Dzięki, dzięki! Grażynka, no myślę, że teraz już rozkręciłem tutaj publikę, może śmiało im jakiś żart taki już nieliteracki. No ale my teraz właśnie musimy kończyć i to należało zrobić na samym początku. Wujek Samo, Zło i DJ Maku. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. To był tylko jeszcze jeden dowód na to, że książki czytają wszyscy i naprawdę nie ma w tym nic złego i szkodliwego. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
przyszłym roku na kolejnej edycji Nagrody Literackiej Nike. Dziękujemy jurorom, gratulujemy finalistom. Wielkie brawa dla laureata. Dziękujemy Państwu.